Witajcie, z tej strony Konrad, Xtreme Hardware. Krótki materiał na temat sytuacji dziejącej się w EKWB. Kanał YouTube'owy Gainers Nexus, kanał YouTube'owy J2Cents, Derbauer. Na tych trzech kanałach można było obejrzeć materiały odnośnie sytuacji BK. Przy czym Amerykańcy w postaci Gainers Nexus i Jaya oczywiście lubią mocno kręcić dramaty, ale też, jak się okazało, dzwoniłem do jednej z osób, która bardzo blisko z EK współpracuje od wielu lat i dowiedziałem się co nieco na ten temat. Otóż problem tyczy się głównie rynku amerykańskiego i tak, mają miejsce, to nie są plotki, mają tam miejsce problemy z płatnościami, jeżeli chodzi o kontrahentów, problemy z niewypłacaniem pensji współpracownikom, problemy nawet z mobbingiem, problemy z powierzchnią magazynową. Jednak jak się okazuje, problem dotyczy rynku amerykańskiego. Jeżeli zaś chodzi o rynek europejski, tutaj siedziba EK mieści się w Słowenii, to nie ma żadnych problemów, jeżeli chodzi o kwestie związane z produktami, z dostawami. Nawet widać, EK będzie miało swoje miejsce na Computexie 2024, odbywającym się pomiędzy 4 a 6 czerwca. Także no, dla mnie to jest bardzo ważny temat, jako że my zaopatrujemy się głównie w komponenty EK, jeżeli chodzi o custom LC, ze względów na jakość wykonania komponentów. Oczywiście mają lepsze i gorsze produkty, co się zdarza u każdego producenta. Aspektem bardzo istotnym natomiast jest estetyka, gdzie według mnie, to oczywiście subiektywna opinia, jednak też w większości osób, z którymi współpracujemy, najbardziej komponenty EK się podobają, jeżeli chodzi o estetykę. No i dla mnie bardzo ważnym elementem jest serwis. Do tej pory, odkąd zajmujemy się custom LC, a będzie to już wiele lat, zamówiliśmy kilkaset produktów EK. Mieliśmy w swoich rękach kilkaset bloków, złączek i tak dalej, i tak dalej. I na palcach jednej ręki mogę policzyć sytuację, gdzie trzeba było jakiś produkt EK reklamować. A to się zdarzył blok, który nie trzymał ciśnienia, a to się zdarzył blok, gdzie wykończenia były nie do końca ładnie zrobione i brzydko wyglądał. No tego typu, można powiedzieć, pierdoły. Czyli typowe niedoróbki produkcyjne. Natomiast to, co jest dla mnie bardzo istotne, to to, jak firma podchodzi do kwestii związanych z gwarancją. No i tydzień do maksymalnie 2 tygodni czekałem na wymianę produktu na nowy, bez żadnych problemów i po temacie. Czego nie mogę powiedzieć o niektórych innych producentach, gdzie miałem problemy typu nieszczelne na dzień dobry chłodnice, czekanie na realizację gwarancji około miesiąc, próby naprawy zamiast wymiany produktu i tak dalej, czy też na jeden produkt jednego producenta czekałem pół roku. Z chłodnicami Alfa Coola miałem problem i z przepływomierzem Baroła, także taka sytuacja. Z EK żadnych problemów nie mam. Jeżeli zaś chodzi o kwestię tego, jaka może być przyszłość, co przyszłość przyniesie, to cholera wie. Ja nie wiem, nie mamy żadnych umów z żadnymi firmami podpisanych na zasadzie współpracy, lokowania produktów i tak dalej. Po prostu korzystamy z komponentów LCEK ze względu na właśnie jakość, bo no, jak się weźmie na przykład taki blok EK do ręki, piesek potwierdza, no niestety będzie na tym nagraniu, bawi się, nic nie poradzę. EK do ręki to jest to po prostu kawał bloku. Kilkaset gram, nieraz nawet kilogram, zależy od modelu. Jakość wykonania, full covery całe PCB pokrywają, jeżeli chodzi o bloki GPU versus na przykład bloki innych producentów. Tutaj nie będę nikogo szkolował, więc nie będę nazw wymieniał, ale powiedzmy tanich Chińczyków, gdzie bardzo często padają określenia, że o, blok o podobnej jakości, co EK oferuje, to znaczy 1200 zł można kupić u tego i tego Chińczyka za 350. Bzdura. Można kupić taniej, ale z jakością to nie ma nic wspólnego. I bardzo często nikiel na takich Chińczykach często odpada. I jakość samego chłodzenia no, nie jest zbyt wybitna, bo mówimy nawet o 10 stopniach wyższych temperaturach na danym bloku, dokładnie na tej samej karcie graficznej, na takim samym układzie, przy takich samych warunkach itd., itd. Także tak to wygląda. Ok, kończę, bo piesek zwariował do końca, a też nie chcę teraz tego materiału dublować, ponieważ jest to takie szybkie oświadczenie, ponieważ parę osób się mnie pytało o to, co myślę na temat tej sytuacji. Trzeba ją obserwować, zobaczyć co i jak, natomiast dla mnie też to jest bardzo ważna informacja, dlatego zadzwoniłem do mojego kontaktu, żeby się dowiedzieć co i jak, bo no tak jak mówię, głównie, szczególnie w ostatnim czasie, nawet chłodnice EK używamy, Quantum Surface, świetne chłodnice, także gdyby coś się działo nie tak, to oczywiście awaryjnie przerzuca się na przykład na XSPC czy Watercoola,
Natomiast ich produkty nie podobają mi się wizualnie, tak jak produkty EK, głównie bloki CPU czy GPU. No tak to wygląda, tak? Więc trzeba sytuację obserwować, ale tych Was, którzy są zaniepokojeni, chciałem tą wiadomością uspokoić. Nas amerykański rynek za bardzo nie interesuje. Wiadomo, Amerykańcy swoje dramaty tam kręcą, ich sprawa. Generalnie korporacje, wszelkie korporacje światowe to zło i w korporacjach nie liczy się człowiek, nie liczy się lojalność, nie liczą się zasady, liczy się tylko kasa. Więc jeżeli też tam osoby w Ameryce zarządzające oddziałem EK są takie, jakie są, jest jeden wielki burdel na kółkach, to ich sprawa. I ja osobiście, dopóki nie zobaczę jakichkolwiek problemów jakościowych z produktami EK, czy jakichkolwiek problemów z serwisem, to nadal będę wykorzystywać w konfigach ich produkty i zamawiać. Pozdrowienia serdeczne, trzymajcie się ciepło, cześć. Subskrybujcie, dawajcie łapki w górę i zostawcie po sobie komentarz. Pozwoli nam to rozwijać nasz kanał. Mamy wyłączoną monetyzację ze względu na muzykę, jakiej używamy w materiałach. Dlatego jeżeli chcecie przesłać nam trochę pozytywnej energii, możecie postawić na wirtualną kawkę. Link w opisie. Pozdrawiamy, Aga i Konrad.